Dzień dobry, hej. Z tej strony znowu Arkadiusz Andrejkow. Stoimy przed taką dosyć dużą stodołą w Lublicy, koło Jasła tym razem. Jednak nie ta stodoła będzie dzisiaj moim obiektem do malowania. Przeniesiemy się za chwilę do takiego bardzo dużego, starego domu z ponoć z 1946 roku. Fundamenty tego domu są jeszcze z czasów przedwojennych. Tam wykonamy taki niewielki portret rodzinny. To jest ten dom. Także powoli, powoli zaczynamy. Siatka na ścianie już jest zrobiona, czyli w tym momencie możemy już przejść do samego malowania. Siatka służy oczywiście temu, żeby lepiej przenieść zdjęcie, żeby złapać proporcje, żeby żadna z postaci nam nie uciekła. Postacie mamy już w miarę wyraźne, w miarę widoczne. Teraz idziemy do środka na taką krótką przerwę, bo na piecu bardzo starym wylądowały właśnie proziaki. Został nam jeszcze jeden etap,
czyli usunięcie siatki. Mam do tego taki specjalistyczny płyn, którym możemy ją łatwo zmazać. Siatka jest tu. To jest płyn, czyli źródlana woda. Prababcia Marysia, dziadek Janek i wujek Henek. I to cała rodzina.